Cześć, cześć, witajcie wszyscy. Napiszcie nam, czy nas słychać. O, okej. Są pierwsze głosy, super. Jeżeli będziecie mieli problem z dźwiękiem, to Dzięki. proponujemy wchodzić przez Chroma. Okej. Słyszą nas, już nie ma odwrotu. Okej. To cześć wszystkim, witajcie na naszym webinarze o wolności biznesowej. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak uruchomić własny sklep internetowy. Zaczniemy od wyboru domeny oraz hostingu i te tajniki zdradzi Wam Artur Peikert, szef marketingu CyberFolks. Potem przejdziemy do części praktycznej uruchomienia sklepu i tutaj dowiecie się, jak wszystko wyklikać. Tę część przedstawi Wam Darek Pichalski, ekspert WordPress oraz twórca kanału na YouTube. Ja nazywam się Adrianna Szałańska i dzisiaj zajmę się moderacją naszego wydarzenia. Wszystkie potrzebne linki będziecie mieli tutaj po prawej stronie na czacie. Na koniec naszego spotkania czekają na Was dwa kody zniżkowe oraz możliwość zadawania pytań. Jeszcze chciałabym tylko poinformować, że webinar jest nagrywany i będzie dostępny na naszym kanale na YouTube. Tutaj już wklejam właśnie link, żebyście mogli zasubskrybować po więcej wiedzy i inspiracji. To co? Zaczynamy? Zaczynamy. Słuchajcie, to wydarzenie przygotowaliśmy z myślą o wszystkich osobach, które rozważają uruchomienie własnego sklepu internetowego, ale do tej pory nie prowadziły jeszcze żadnej strony internetowej, nie wiedzą jak zacząć. Ten webinar jest dla tych najbardziej początkujących, żeby łatwiej było Wam po prostu jako tym początkującym osobom takie pierwsze kroki postawić i mieć taki pierwszy działający sklep bez inwestowania żadnych wielkich pieniędzy, żebyście po prostu mogli przekonać się, czy e-commerce jest dla Was. Więc czy wśród tych osób, które w tej chwili są na linii, bo mamy już tam 40 parę osób na sali w tym momencie, to dajcie znać, czy wśród Was są takie właśnie osoby, które dopiero zaczynają, które nigdy wcześniej nie rejestrowały domeny, nie miały własnej strony, bloga, sklepu. Dajcie znać, podnieście rękę, napiszcie to ja, to o mnie. To będziemy wiedzieli wtedy, patrząc tutaj kątem oka na czat, że publiczność i treści webinarowe są do siebie po prostu dopasowane. A ja w międzyczasie uruchomię już te właściwe slajdy prezentacji. Słuchajcie, dlaczego w ogóle podjęliśmy ten temat i dlaczego uważamy, że warto podzielić się z Wami tymi zagadnieniami? No, uważamy tak, ponieważ według badań prowadzonych przez Gemiusa i Izbę Gospodarki Elektronicznej blisko 3/4 Polaków deklaruje dzisiaj kupowanie online. No więc jest to całkiem sporo i myślę, że większość z nas tutaj obecnych ma już jakieś doświadczenia związane z kupowaniem online. Nic dziwnego, że w Polsce jest dziś około 90 tysięcy sklepów internetowych. 90 tysięcy, więc całkiem sporo. O, Rysiak, dzięki, że podzieliłeś się tutaj informacjami, że masz hosting i stronę. Więc słuchajcie, to jest 90 tysięcy i w czasie tego webinaru chcemy Wam pokazać, że łatwo dołączyć do tego grona tych 90 tysięcy sklepów. No i że wymaga to nie aż tak bardzo pieniędzy, a przede wszystkim odrobiny chęci i dobrej woli i tak naprawdę kilku kliknięć myszką. No i dzisiaj właśnie na ten temat. Jeśli już interesujecie się e-commerce'em i własnym sklepem, to tak naprawdę to nie znaczy, że od razu musi to być jakiś wielki biznes, bo bardzo dużo osób uruchamia sklep internetowy jako pewne dodatkowe źródło dochodu. Obsługują ten sklep obok pracy na etacie albo jako rozszerzenie stacjonarnego sklepu, stacjonarnej placówki sprzedaży. Prowadzenie sklepu internetowego może mieć kilka modeli, w zależności od tego, jakie jest Twoje podejście do czegoś, co nazwałbym współczynnikiem biznesowej wolności, czyli niezależności. Stąd właśnie taki tytuł webinaru i stąd ta pani ze skrzydłami na jego okładce. Możemy sobie wyobrazić, że jeśli chodzi o sprzedaż przez internet, to mamy kilka modeli i takim modelem
dla osób, które w najmniejszym stopniu czują tą potrzebę niezależności, a chciałyby szybko uzyskać pierwsze efekty, no to jest sprzedaż na gotowych, dużych platformach typu Allegro czy Amazon. No wiadomo, te platformy mają niską barierę wejścia, tam po prostu masz wszystko gotowe, łącznie z tym, że jest tam duży ruch klientów i możesz zacząć sprzedawać od razu. Więc ta przygoda z handlem internetowym może na start być bardzo taka łatwa i szybka, ale nic za darmo. Jeżeli wiążesz się z tego rodzaju platformą, to z jednej strony łatwo pozyskujesz nowych klientów, ale z drugiej strony trudniej przekonać tych klientów do Twojej oferty, ponieważ jesteś w bardzo, bardzo konkurencyjnym środowisku, gdzie wszyscy porównują ceny i tak naprawdę jeśli Twój towar, który chcesz sprzedawać, nie jest konkurencyjny cenowo, no to jest Ci tak naprawdę trudno konkurować w tym miejscu. Po drugie, tego typu operatorzy tak naprawdę narzucają swoje warunki biznesowe. W każdej chwili mogą zmienić poziom prowizji związanej z wystawianiem różnych przedmiotów bądź inne warunki i, no i nie masz wyjścia, musisz się do tego dostosować. Także z jednej strony masz ten łatwy start, ale z drugiej strony jesteś w pełni zależny od tego, jak funkcjonują te platformy i musisz postępować według ich reguł. Również technicznie wygląd sklepu jest w pewnym stopniu ograniczony. Nie możesz wprowadzić tam całkiem dowolnych modułów czy całkowicie dowolnego oprogramowania, no bo jesteś ograniczony po prostu do tego, co udostępnia Ci dana platforma. Więc jeżeli myślisz o prowadzeniu sklepu internetowego, to prawdopodobnie myślisz o własnym biznesie. Dajcie znać tutaj na czacie, czy mówi do Was w ogóle ta kategoria, że coś jest takie własne, niezależne, czy lubicie czuć, że macie po prostu kontrolę nad sytuacją, czy może po prostu Wam to nie przeszkadza, no bo jeżeli Wam nie przeszkadza, to możecie już śmiało wtedy wyjść z webinaru, bo my będziemy mówić o rzeczach, które właśnie Wam dadzą to poczucie wolności, więc dajcie znać, właśnie, lubimy i musimy, dokładnie. Dajcie znać, czy cenicie sobie właśnie to, że to wy możecie decydować o tym, jak wygląda sklep, jak wygląda sprzedaż i jakie są warunki. Dla tych osób, które lubią same właśnie o tym decydować i czuć, że mają ten wybór, że to nie musi być tak, że tylko ktoś im z góry narzuca prowizję za wystawianie kolejnych towarów, to tak naprawdę jest prowadzenie własnego sklepu. Własnego sklepu na bardziej bądź mniej niezależnej platformie. I tutaj mamy do wyboru platformy dostarczane w modelu SaaS, czyli Software as a Service. I Software as a Service oznacza oprogramowanie jako usługę i tutaj dostajesz sklep od razu tak naprawdę z hostingiem. Ten sklep jest no, gotowy i masz taki łatwiejszy start, ale możesz go prowadzić pod własną domeną, więc ten poziom niezależności jest już wyższy. Również jeśli chodzi o te warunki biznesowe, one często są bardziej przewidywalne, chociaż oczywiście dostawca takiego oprogramowania również może z czasem zmieniać te cenniki, ale są one trochę bardziej przewidywalne niż w przypadku korzystania z gotowej platformy. I wreszcie dla tych z Was, którzy w największym stopniu chcą poczuć tą biznesową wolność i to, że są panami swojego biznesu i decydować o wszystkim samodzielnie, no to właśnie są te rozwiązania z własnym, całkowicie własnym sklepem na własnym serwerze. I wydaje się, że to jest najtrudniejsze, no bo trzeba cały marketing zbudować, tych klientów pozyskać od początku, ale z drugiej strony mamy tą wolność, mamy to, że to my możemy zdecydować o wszystkim, w każdej chwili możemy zmienić dostawcę, zmienić serwer, zmienić nawet oprogramowanie. Jest tutaj bardzo dużo możliwości i nie musimy płacić żadnych prowizji za wystawianie towarów w takim sklepie, bo ten sklep jest w całości nasz. Także ma to bardzo, bardzo istotne zalety. I właśnie o tym modelu biznesowym rozmawiamy dzisiaj. Jeśli chodzi o własne sklepy, liderem w Polsce jest WooCommerce i już za chwilę Darek pokaże Wam, jak w paru kliknięciach taki sklep uruchomić możesz po prostu na hostingu u nas, ale tak naprawdę w każdej firmie hostingowej on się powinien uruchomić, ponieważ nie ma jakichś szczególnych wymagań sprzętowych. Sklep PrestaShop
To jest drugie bardzo popularne rozwiązanie i ono jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o taki ranking popularności oprogramowania do sklepów, i zarówno jedno, jak i drugie oprogramowanie w tej bazowej wersji możesz zainstalować sobie całkowicie bezpłatnie. Jest jeszcze Magento. Magento zajmuje już dalsze miejsce. To jest system dużo bardziej dojrzały, dużo bardziej złożony. Nie polecam go dla początkujących, natomiast dla bardziej zaawansowanych sklepów na pewno jest to godne rozważenia oprogramowanie, od początku rozwijane jako takie mocne oprogramowanie sklepowe. Natomiast ma ono dużą barierę wejścia, jest po prostu takie trudniejsze i koszty też później jakichkolwiek zmian w nim są po prostu wyższe. No dobrze. To w czasie tego webinaru powiemy sobie o trzech krokach do sklepu internetowego, ale ja na początek chciałbym Wam powiedzieć, że tak naprawdę warto rozważyć jeszcze krok zerowy, czyli marketing. No bo te kroki, o których my Wam powiemy dzisiaj, to jest rejestracja domeny, wybór serwera i oprogramowanie. Natomiast to wszystko, żeby dobrze działało, musi być dobrze przemyślane marketingowo. Czyli już na początku zastanów się, do kogo chcesz kierować swoją ofertę i w czym Twój sklep będzie lepszy od innych konkurencyjnych rozwiązań. W jaki sposób zapewnisz temu klientowi lepsze doznanie, lepszą cenę, lepszą dostępność i jakie korzyści zapewnisz temu klientowi, w czym po prostu pokonasz konkurencję i kim tak naprawdę jest twój docelowy odbiorca. Bo jeżeli nie odpowiesz sobie na te pytania już na początku, to tak naprawdę cała dalsza część, czyli rejestracja domeny, serwera czy instalacja tego oprogramowania, na nic ci się nie przyda, bo jeżeli ten sklep ma rzeczywiście zarobić coś dla ciebie, no to on musi po prostu być odpowiednio też przemyślany pod kątem marketingowym, ale jest to oczywiście bardzo rozległy temat i trudno byłoby nam w czasie jednego webinaru omówić wszystko. Więc ja tylko zaznaczam tutaj na schemacie Wam ten kwadracik, żebyście mieli na uwadze, że myślenie o sklepie zaczyna się nie od domeny, nie od serwera, nie od oprogramowania, tylko od marketingu, takiego rozumianego szeroko, jako rozpoznanie klienta, określenie grup docelowych, określenie przewag konkurencyjnych, analiza konkurencji, a dopiero z tego powinno wynikać, w jakim modelu Wy dalej będziecie sobie ten sklep prowadzić, jaką domenę zarejestrujecie, no właśnie. I przechodzimy teraz do tych twardych elementów, które są potrzebne, żeby sklep uruchomić, czyli zaczynamy od domeny internetowej. Słuchajcie, z domeną jest tak, że wszystkim nam się wydaje, że no domena, po prostu nazwa, nie? Nazwa sklepu, pod którą adres, pod którym będzie widoczny w sieci. No i nie przywiązujemy zbytniej wagi do wyboru tej domeny, zwłaszcza że najbardziej popularna w Polsce domena.pl kosztuje 9 zł w pierwszym roku, więc to nie jest decyzja o jakimś takim dużym impakcie finansowym. Nie? Więc nie przywiązujemy do tego szczególnej wagi. A tymczasem jest to bardzo ważny krok. I chciałbym Was uczulić, żeby poświęcić chwilkę, zainwestować chwilkę w wybór dobrej nazwy domenowej. A to dlatego, że o ile serwer, a nawet oprogramowanie jesteście w stanie zmienić w późniejszym terminie, po roku, dwóch, po trzech, to się wszystko daje zmienić. O tyle już wypromowaną domenę, nazwę, która wypaliła się w umysłach Waszych odbiorców, Waszych stałych klientów, to zmienić jest o wiele trudniej, bo to jest ludzkie przyzwyczajenie, to jest pewna marka, którą już po prostu zaczynacie budować i zmiana tej marki jest dużo trudniejsza niż zmiana serwera, czy zmiana oprogramowania pod spodem, czy zmiana szaty graficznej sklepu. Ta marka będzie, jeśli wszystko dobrze się ułoży, przez lata po prostu z Waszym sklepem i każda zmiana no, będzie po prostu, oczywiście technicznie to się da wykonać, zrobić jakieś przekierowania, nie, to jest to wykonalne, ale z punktu widzenia doświadczenia użytkownika najlepiej, żeby już po prostu tej domeny nie zmieniać przez dłuższy czas. I dlatego ta decyzja, mimo że finansowo nie wydaje się istotna, to z punktu widzenia całego biznesu jest szalenie ważna. Mówiąc o wyborze tej nazwy domenowej, warto wiedzieć, że dzisiaj mamy do dyspozycji ponad 1000 możliwych końcówek, czyli bardzo, bardzo dużo. I teraz, kiedy wybierasz sobie domenę, to musisz wrócić troszeczkę do lekcji o marketingu, bo dlatego mówiłem, żeby się zastanowić, kto jest na przykład Twoim odbiorcą docelowym, co Ty chcesz w tym sklepie sprzedawać, bo od tego będzie zależała dobra nazwa domenowa. Myśląc o końcówce,
No to mamy do dyspozycji końcówki polskie, te z końcówką PL, funkcjonalne polskie, na przykład com.pl czy travel.pl, albo regionalne, takie jak na przykład kalisz.pl. I teraz dlatego się trzeba zastanowić, kto jest odbiorcą, bo jeżeli na przykład z jakiegokolwiek powodu rozważasz domenę regionalną, to musisz mieć dobre uzasadnienie. Załóżmy, że sprzedajesz w swoim sklepie regionalne wyroby wyłącznie z Kalisza, no to domena regionalna kalisz.pl ma pewne uzasadnienie. Jeżeli sprzedajesz do osób, które nie są Polakami, no to domena.pl ma słabe uzasadnienie. Jeśli twoi klienci są z terenu całej Unii Europejskiej, no to domena.eu brzmi bardzo fajnie, ale prawdopodobnie jest umiarkowanie dobrym pomysłem, jeśli sprzedajesz wyłącznie na terenie Polski, a rejestrujesz tą domenę tylko dlatego, że domena.pl była akurat zajęta. Więc trzeba po prostu uwzględnić to, kto jest twoim klientem. Bardzo ciekawe są tak zwane nowe końcówki domenowe. Przykłady to IO, Pro, Coffee czy Online. No i wyobraź sobie tą sytuację, że prowadzisz sklep z artykułami typu młynki do kawy, ekspresy, te takie ubijaki, nie? I te wszystkie akcesoria używane przez baristów. No więc masz sklep z akcesoriami do kawy. I z tego punktu widzenia domena Coffee wydaje się bardzo atrakcyjna, prawda? Ale trzeba znowu zastanowić się, komu ty chcesz sprzedawać te wyroby, dlatego że większość osób, powiedzmy takich trochę starszych, które już długo funkcjonują w polskim internecie, automatycznie będzie im umysł podpowiadał, że nazwa domenowa, adres, to musi się kończyć na .pl, więc będą automatycznie dopisywali .coffee, .pl. Będą jakby, ich umysł będzie szukał tej PL-ki. Te nowe nazwy są atrakcyjne, bo pozwalają wyróżnić się i mieć taką inny adres niż wszystkie. To będzie zwracało uwagę, ale ważne, że to najlepiej zadziała w odniesieniu do ludzi młodych oraz do tych, którzy świetnie znają język angielski. Więc znajomość angielskiego, czy też może nawet troszkę szerzej, można się pokusić o tezę, że jakiś tam poziom wykształcenia będzie ważnym tutaj czynnikiem, determinującym, czy warto decydować się na tą domenę z puli tych nowych TLD, bo jeśli kierujesz swoją ofertę do osób albo o bardzo niskim poziomie wykształcenia, albo takich, że ty wiesz, że oni nie mówią po angielsku z jakiegoś powodu, albo do osób starszych, to w takim wypadku tego typu domenę bym jednak odradzał, no bo będzie ci po prostu trudniej, te osoby automatycznie będą dopisywać na końcu PL i nie wejdą na właściwy adres. Oj, przepraszam. No to wiemy już co po kropce, nie? A teraz co przed kropką. Więc mówiąc tak skrótowo, ponieważ w czasie tego webinaru omówimy sobie tak no jednak z konieczności dosyć skrótowo zagadnienia, to mamy do wyboru nazwy generyczne albo nazwy własne. Generyczne to te, które oznaczają jakieś pojęcia z naszego naturalnego języka. Na przykład tanie rowery, no to jest to nazwa generyczna. Ona od razu mówi, co będzie w tym sklepie rowerowym. Co będzie w tym sklepie? No właśnie, od razu mówi, że to jest sklep rowerowy, więc kieruje nas na kategorię taką tematyczną, kategorię branżową. Łatwo ją wymówić, no bo łatwo przekazać komuś taką nazwę. To są niezaprzeczalne plusy, ale minus jest taki, że trudno się wyróżnić. No bo wyobraź sobie, tanie rowery, wszystko o rowerach, części rowerowe, nie wiem, dobre rowery, kilka takich domen. Jeżeli masz ich dużo, to nagle zaczynasz się gubić. Trudno jest znaleźć ten wyróżnik, bo wszystkie brzmią bardzo podobnie, a to oznacza, że potencjalni klienci również mogą się mylić i iść na strony konkurencyjne zamiast na twoją stronę. No i druga wada, że jeżeli prowadząc ten sklep rowerowy wyjdzie ci, że tak naprawdę to ty lepszy biznes robisz na kosiarkach do trawy, no to mając nazwę tanierowery.pl trudno jest sprzedawać kosiarki do trawy, więc ta nazwa już się nie nada do tak zwanego pivota, nie? Czyli takiej zmiany kierunku biznesowego, gdybyś w przyszłości po prostu chciał albo chciała zmienić ten kierunek. A nazwy własne, no można powiedzieć dokładnie odwrotnie, one mają brzmienie, które nic nie mówi, zazwyczaj nic nie mówi, łatwo w związku z tym się wyróżnić, no bo są niepodobne do innych nazw kategorii. OLX, wiemy, że to jest duży serwis ogłoszeniowy, ale tak naprawdę OLX mógłby być równie dobrze tosterem, klapkami albo masłem, bo to jest nazwa, która nie niesie znaczenia sama w sobie. Znaczenie powstaje tylko dlatego, że po prostu jest włożone bardzo dużo pracy w tą markę i przez lata nauczyliśmy się, co to jest OLX, no ale tak naprawdę
pod tą nazwą mogłoby funkcjonować równie dobrze wszystko. Łatwo wtedy też zmienić tą branżę, no bo nazwa tak naprawdę nie determinuje tej branży, ale są też czynniki ryzyka, jak na przykład trudność wymówienia. O ile proste trzyliterowe czy tam kilkuliterowe skróty, no to jeszcze łatwo, ale jeśli to są angielskie słowa albo jakiekolwiek z języka obcego, no to zaczyna się, jak próbujesz taką nazwę przedyskutować z kimś przez telefon, no to się pojawiają wątpliwości, jak komuś ją dyktujesz. Nie? Jeszcze powiesz Allegro, no to wszyscy wiedzą, jak się pisze Allegro, ale ktoś, kto by pierwszy raz usłyszał, to by się zaraz zaczął zastanawiać, a to jest przez jedno L, a może przez dwa L i już nie jest tak łatwo, nie? No i niejasna jest często kategoria, bo sama nazwa nie mówi, w jakim temacie się poruszamy. No ale bardzo często trudno jest o znalezienie takiej wolnej nazwy domenowej, która brzmi fajnie, dlatego polecam takie techniki jak szukanie synonimów dla słów generycznych, wykorzystanie angielskiego bądź innych znanych języków, zarówno nowożytnych, jak i nawet szukanie inspiracji w łacinie i grece, no bo te słowa łacińskie i greckie w polskim języku też się ukonstytuowały, na przykład telewizja ma w sobie komponent i łaciński, i grecki, nie? I tele, i wizjo, także, czyli i odległy, i obraz, no więc jakby wiele z tych słów będziemy kojarzyli i intuicyjnie naprowadzą nas one na właściwy trop. No i polecam Wam na naszej stronie, CyberFox jest coś takiego jak kreator domen. Wpisujesz sobie tutaj słowo języka naturalnego po polsku, najlepiej jakiś rzeczownik w liczbie mnogiej, o, choćby perfumy. No bo załóżmy, że perfumy.pl była zajęta, a chcesz prowadzić sklep z perfumami, no to wpisujesz sobie perfumy, klikasz inspiruj i dostajesz, tutaj na screenie widać tylko dwa, ale tak naprawdę dostajesz dziesiątki po prostu podpowiedzi, wyników, które są tematycznie powiązane z tym słowem perfumy, ale nie są słowami polskimi, tylko zazwyczaj właśnie tłumaczeniami na angielski, na hiszpański, to są synonimy, no i dzięki temu możesz znaleźć nazwę, która wybije się z tłumu, nie będzie brzmieć jak tanie perfumy, dobre perfumy, tylko będzie brzmiała inaczej, ale wciąż będzie kojarzona w jakiś taki podświadomy sposób z perfumami. Więc polecam Wam ten kreator, warto się nim pobawić, ta zabawa nic nie kosztuje, a po prostu można sobie naprawdę fajne inspiracje na nazwy domenowe znaleźć. Znajdziecie go oczywiście tutaj w dziale domeny, tam jest do wybrania opcja kreator domen. Dużo osób pyta na grupach dyskusyjnych, co z myślnikami. No przede wszystkim ja polecam, żeby nazwa domenowa była jak najkrótsza, żeby nie trzeba było tego myślnika stosować, ale tu Wam dałem przykład długiej nazwy, dobry serwis rowerowy versus dobry serwis rowerowy, zapisane z myślnikami bądź bez. Ta górna jest na pewno łatwiejsza do odczytania, ale dużo trudniejsza do przedyktowania, bo trzeba mówić dobry myślnik serwis, myślnik rowerowy i to powoduje taki dysonans, takie nie wiadomo co to jest ten myślnik, trzeba się chwilę zastanowić, poszukać go, a na urządzeniu mobilnym wiecie, nie? Szukanie myślnika to nie ułatwia na pewno wpisanie takiej nazwy domenowej, więc łatwo się czyta i blokuje też pole konkurencji, no bo jeżeli masz wariant bez myślników, a konkurent ma z myślnikami, to jest kiepska sytuacja, no bo klienci mogą się mylić pomiędzy wami, więc bardzo ważna sprawa, szukając domeny najlepiej sobie zarejestrować oba warianty, po to, żeby konkurent nie sprzątnął Wam sprzed nosa tego wariantu z myślnikiem albo bez myślnika, no tego drugiego w każdym bądź razie. Osobiście polecam w większości wypadków jako główną tą nazwę domenową stosować wersję bez myślników, a tą z myślnikami po prostu przekierować, żeby wskazywała na ten sam serwis, gdyby ktoś jednak wpisał wariant z myślnikiem. No i w ten sposób można by to sobie zrobić. My tak zresztą mamy jako CyberFox.pl to samo zagadnienie. Też się zastanawialiśmy długo nad myślnikiem. W Polsce, to zbadałem to, w Polsce to jest 16% domen, które zawiera myślnik. To nie jest bardzo dużo, ale jednak jest to jakaś tam odczuwalna liczba. No dobra, słuchajcie, to są podstawowe wskazówki dotyczące wyboru domeny. Teraz dwa słowa jeszcze o wyborze serwera. To jest temat rzeka, więc też bardzo skrótowo i kilka najważniejszych informacji, czym się kierować, wybierając serwer. Moim zdaniem każdy ma tutaj inne kryteria, natomiast myśląc o sklepie internetowym, to warto zwrócić uwagę na takie zagadnienia jak bezpieczeństwo danych, jak dobre wsparcie dla tego serwera, zwłaszcza dla kogoś, kto dopiero stawia pierwsze kroki.
wygoda użytkowania, czyli czy ma fajny interfejs, czy można łatwo sobie tam zainstalować tego WordPressa, czy można łatwo na przykład przywrócić dane z kopii zapasowej i tym podobne rzeczy, no i szybkość działania. Ona na początku nie wydaje się istotna, ale kiedy twój sklep będzie rósł, to rola tej szybkości i wydajności serwera również będzie coraz ważniejsza. Szybkość jest ważna ze względu na doświadczenie użytkownika, no i są badania, które pokazują, że im strona działa szybciej, tym więcej jest konwersji, czyli więcej zakupów dokonanych w takim sklepie internetowym. Szybkość jest też czynnikiem branym pod uwagę przez wyszukiwarkę przy kształtowaniu wyników wyszukiwania, więc jeśli chcesz być wysoko w Google, to musisz mieć szybką stronę. No i wreszcie quality score, czyli wskaźnik jakości. Oto się też przekłada na tak zwany wskaźnik jakości w reklamach Google Ads, dzięki czemu są one bardziej efektywne. Tutaj są badania, które znalazłem na HubSpocie, pokazujące, że konwersja może zmienić się nawet o połowę, jeżeli strona ładuje się zaledwie 2 sekundy dłużej. Nie wydaje się to przecież jakoś bardzo długo, ale jednak te 2 sekundy mogą sprawić, że zarobisz o połowę więcej albo o połowę mniej. Czy ktoś z Was, no dajcie znać tutaj na czacie, czy ktoś z Was wkurzał się kiedyś, bo strona wolno działała? Ja na przykład tak miałem ostatnio, kupowałem jakieś odżywki sportowe i powiem Wam szczerze, zamknąłem, poszedłem do innego sklepu, bo tak wolno po prostu muliła ta strona przy dodawaniu czegokolwiek do koszyka, że zniechęciłem się i nie dokończyłem po prostu tego zakupu, no bo to było dla mnie nieakceptowalne, po prostu czekanie po kilkanaście sekund, aż coś tam się na tej stronie zadzieje i po prostu poszedłem do innego sklepu, gdzie klik i szybko dało się to wyklikać, więc dajcie znać właśnie, jakie są Wasze doświadczenia, czy wkurzają Was powolne strony internetowe, czy zdarzyło Wam się może kiedyś też porzucić koszyk, tak jak mnie w zeszłym tygodniu, bo sklep działał po prostu wolno. Dlatego Wam zwracam na to uwagę. To oczywiście nie tylko serwer wpływa na tą szybkość, ale również samo oprogramowanie. Okej, widzę, że są wśród nas osoby, Mariuszowi się też zdarzyło. No właśnie, Mariusz, nie? Takie nieprzyjemne uczucie, że chciałbyś coś kupić, a tak jakby ten sklep wcale nie chciał ci tego sprzedać, nie? Bo to tak czekasz, patrzysz, jak to kółko się kręci i się nic nie dzieje. Popatrzcie, Mobify zarabia $500 000 więcej tylko dlatego, że skraca czas ładowania sklepu o 100 milisekund, więc korzyści z tego szybszego ładowania mogą być naprawdę ogromne. Tutaj mamy od Anne, tak? Mamy informację, że robi kampanię dla butików i widzi to w statystykach na wolniejszych sklepach. A no właśnie, chociaż trzeba przyznać, że z tą szybkością jest pewne takie wyzwanie, że często może tak być, że sklep, który działa wolniej, jest po prostu ogólnie również niezadbany i są też inne czynniki poza szybkością sprawiające, że on ma słabsze wyniki. No dobra, więc wiemy wszyscy, że szybkość jest ważna. Wielu z nas doświadczyło tego na własnej skórze bądź na statystykach. A dlaczego ważne jest bezpieczeństwo? Tutaj też dwa słowa na ten temat. Ponieważ na Twoją stronę nieustannie mogą odbywać się ataki. Według badań, które prowadzimy też cały czas tutaj w CyberFolks, ponieważ jesteśmy no, dużym operatorem hostingu i obserwujemy na co dzień tak naprawdę tych ataków bardzo dużo, to wyliczyliśmy taką statystykę dla Polski i ona wynosi około 6000 ataków w skali roku. To taka jest przeciętna liczba ataków na stronę internetową, ale sklepy internetowe są bardziej łakomym kąskiem dla atakujących, więc można przyjąć, że dla sklepów ta liczba może być nawet wyższa. Dlatego warto zadbać o bezpieczeństwo i budować ten sklep z kimś, kto ma jakiekolwiek pojęcie o tym bezpieczeństwie i może Wam chociaż trochę pomóc w tym obszarze bezpieczeństwa, no bo wystarczy jeden atak, który się powiedzie, żeby narazić po prostu na kłopoty. Dlatego ważne jest, żeby stosować takie podstawowe zasady bezpieczeństwa, ale one oczywiście też wykraczają poza ten webinar, dlatego zachęcam Was do przeczytania naszego bloga, jak sobie tam wpiszecie bezpieczeństwo WordPress, to zobaczycie całkiem sporo materiałów na temat tego, jak poprawiać bezpieczeństwo swojego WordPressa. Jest to ważne ze względu na przepisy o RODO, no bo przechowując dane osobowe osób kupujących w sklepie, no to w szczególny sposób trzeba o to zadbać, żeby takie dane nie zostały ukradzione. Wszyscy pamiętamy afery w dużych sklepach, na przykład w Morele, jak to było, jak wykradziono im dane osobowe.
Bo bezpieczny sklep zazwyczaj lepiej konwertuje, bo jeśli sklep jest hakowany i na przykład zawiera w sobie złośliwe oprogramowanie, które spowalnia jego działanie albo wyświetla jakieś ostrzeżenia z systemów antywirusowych, no to zapomnijcie o konwersji, ludzie się zrażą po prostu do tego sklepu. Trzeba pamiętać o SSL-u, czyli certyfikacie, który zapewni szyfrowanie komunikacji pomiędzy przeglądarką użytkownika i serwerem, bo to wtedy klienci mogą po prostu bezpiecznie zostawić swoje dane w formularzach zamówienia. No i trzeba pamiętać, że to wszystko wpłynie na reputację i to reputację zarówno w oczach żywych ludzi, jak i w oczach automatycznych systemów oceniających reputację stron. Dlaczego to jest ważne? Bo może tak się zdarzyć, że jeżeli na przykład ktoś by się włamał na stronę waszego sklepu i zaczął rozsyłać spam z waszej domeny, no to wasza domena może trafić na tak zwane czarne listy i wtedy będziecie mieć kłopot z wysyłką newslettera czy nawet potwierdzenia zamówienia złożonego w waszym sklepie. Dlatego jest po prostu niezwykle ważne, żeby nie ignorować tego tematu. Trzeba pamiętać o bezpieczeństwie, zachować tutaj zdrowy rozsądek, instalować sprawdzone oprogramowanie, legalne oprogramowanie, nie szukać jakichś nim zhakowanych templatek, które zawierają nie wiadomo jaki kod, tylko tak naprawdę stosować oprogramowanie ze sprawdzonych źródeł, dbać o aktualność tego oprogramowania, no i bardzo polecam poszperać sobie po prostu na naszym blogu, jest gotowy poradnik, jak sobie tego WordPressa jeszcze dodatkowo zabezpieczyć, a w naszym wypadku jeszcze macie dodatkowy mechanizm WAF, który całkiem sprawnie wychwytuje bardzo dużo zagrożeń, właśnie to przy jego pomocy wychwytujemy te 6000 ataków rocznie. Kopie zapasowe, ich czas przechowywania i też jest bardzo ważny i to, jak często są wykonywane. U nas w przypadku hostingu WordPress jest to co 6 godzin, czyli to jest bardzo dobry standard, bo większość operatorów wykonuje kopie raz na dobę, a u nas kopie bazy, czyli tam, gdzie wchodzą zamówienia, są co 6 godzin, więc w razie konieczności przywrócenia tej kopii macie ją po prostu bardziej świeżą, a są one przechowywane aż do 28 dni wstecz, czyli kiedy pojedziesz sobie na dwutygodniowy urlop, coś odpukać stanie się z twoim sklepem, wrócisz i masz jeszcze niezainfekowaną, niezniszczoną kopię. I to też jest bardzo duża różnica, bo w wielu firmach to jest tylko jedna, dwie, trzy doby, a u nas aż do 28 dni. Polecam wam zdecydowanie wybór pod ten sklep któregoś z pakietów WordPressowych, tutaj z naszej oferty, bo mają bardzo dobrą wydajność, właśnie te kopie zapasowe, bardzo łatwą obsługę SSL-a i wygodny autoinstalator aplikacji. Lineup z tymi pakietami WordPressowymi znajdziecie u nas na stronie. Do takiego prostego wytestowania wystarczy wam któryś z tych najmniejszych pakietów, 2 bądź 5-gigowy, ale jeśli myślicie o sklepie internetowym i chcecie wgrać więcej zdjęć produktów, to może się okazać, że będziecie potrzebować większej pojemności i prawdopodobnie najlepszym wyborem będzie wtedy ten pakiet WP Go. On kosztuje 49 zł netto w pierwszym roku, bo jest 90% promocja na niego w pierwszym roku i po prostu możecie bardzo tanim kosztem przekonać się, czy to jest dla was i po roku, jak już ten sklep się rozkręci, sami podejmiecie decyzję, czy chcecie dalej z niego korzystać w cenie regularnej. No ale wydaje mi się, że nie bez powodu on jest tutaj taką najczęściej wybieraną opcją. Więc słuchajcie, wiecie już podstawy, jak wybierać domenę i macie tutaj kilka protipów, na co zwracać uwagę, wybierając serwer, a ja teraz oddaję głos Darkowi, który wam pokaże, w jaki sposób, już mając domenę, mając serwer, w jaki sposób uruchomić tak naprawdę ten sklep i jak wyglądają te pierwsze kroki z odpaleniem WooCommerce'a. Cześć kochani. Ja nazywam się Dariusz Pichalski i od kilku lat prowadzę największy w Polsce kanał na YouTubie dotyczący właśnie tworzenia stron internetowych na WordPressie. Będzie to mój pierwszy w życiu webinar, także bardzo się cieszę, że akurat trafi mi się taki fajny temat i taka fajna publiczność. Dziękuję Tobie, Artur, za to wprowadzenie. I ja w swojej części pokażę Wam, jak dosłownie przy pomocy kilku kliknięć sprawnie zainstalować właśnie ten system WordPress, który Wam dzisiaj przybliżę, dlaczego warto wybrać właśnie WordPress i WooCommerce na budowę swojego pierwszego sklepu internetowego. Pokażę Wam właśnie środowisko WordPressa. Ramy czasowe tego webinaru oczywiście nie pozwalają stworzyć tutaj w ciągu tych kilkunastu, kilkudziesięciu minut sklep krok po kroku, jednak pokażę właśnie taką drogę na skróty, jak szybko i przede wszystkim za darmo właśnie uruchomić sklep internetowy na WordPress WooCommerce.
tytuł tego webinaru właśnie nosił tytuł Wolność finansowa, przepraszam, wolność biznesowa, jak otworzyć sklep internetowy inwestując do 100 zł. I właśnie te 100 zł możecie zainwestować w domenę, w hosting, natomiast samo oprogramowanie WordPress jest oprogramowaniem darmowym, oprogramowaniem open source. Oczywiście są tam płatne dodatki, płatne funkcjonalności, jednakże uruchomienie takiego podstawowego sklepu jest jak najbardziej darmowe. WordPress, sam system WordPress, czyli najpopularniejszy system CMS do tworzenia stron i sklepów internetowych, powstał kilkanaście lat temu jako taka platforma stricte blogowa, czyli platforma do budowy blogów, i na przestrzeni tych kilkunastu lat to wyewoluowało w taką stronę, że WordPress obecnie pozwala na budowę zarówno blogów, jak i zwykłych, powiedzmy, takich stron typu forum, portali społecznościowych i właśnie sklepów internetowych. WooCommerce, o którym tutaj Artur wspomniał, WooCommerce to jest wtyczka do WordPressa. Właśnie z poziomu WordPressa mamy wybór kilkunastu, pewnie tysięcy różnych wtyczek i jedną z nich jest właśnie wtyczka WooCommerce, która nadaje funkcjonalność sklepu naszej witrynie na WordPressie. Ja teraz pokażę właśnie, jak szybko zainstalować WordPressa na przykładzie hostingu w CyberForks. Zainstalujemy sobie też certyfikat SSL, dzięki czemu przy nazwie naszej domeny będzie właśnie taka oto kółeczka. Tak wygląda panel hostingowy w CyberForks i po kliknięciu w daną wybraną domenę mamy tutaj dużo różnych opcji i znajdujemy właśnie taką opcję certyfikaty SSL i przy instalacji tego WordPressa pokażę właśnie, jak zainstalować darmowy certyfikat SSL, który niejako mamy w każdym pakiecie hostingowym w CyberForks. Tutaj wybieramy tą opcję drugą, utwórz swój własny certyfikat i zaznaczamy opcję właśnie darmowy certyfikat Let's Encrypt. Klikamy zapisz i jedziemy na żywo, także sami zobaczycie, że instalacja z takiego certyfikatu jest bardzo szybka. Minęło kilka sekund, certyfikat i klucz zostały zapisane. Teraz cofniemy się tutaj, klikając strona główna. Odnajdę jeszcze raz swoją domenę i na tej domenie swojej wybranej zainstaluję właśnie oprogramowanie WordPress. Klikam nazwę domeny i tutaj pośród tych wszystkich funkcji na samym dole mam właśnie ostatnią w rogu po prawej stronie instaluj WordPress. Tak właśnie wygląda autoinstalator WordPressa. Klikamy instaluj tę aplikację. Ja tylko właśnie przypomnę w międzyczasie, że na kanale CyberForks, zaraz do tego wrócę, tutaj wybieramy daną domenę, na której będziemy instalować naszego WordPressa. Zrobimy to również na żywo, tak abyście widzieli, ile czasu to zajmuje. Zainstalowałem na domenie certyfikat SSL, więc wybieram tutaj HTTPS. Kasuję ścieżkę blog, tak aby instalacja WordPress zainstalowała się bezpośrednio na domenie. Tutaj mamy login administratora, hasło administratora, które możemy sobie oczywiście ustawić. Jest to login i hasło właśnie do panelu administracyjnego WordPressa, po których będziecie się logować właśnie do swojego kokpitu i tam będziecie zarządzać swoją witryną. Następnie klikamy zainstaluj i również to robimy właśnie na żywo w czasie rzeczywistym, żeby pokazać Wam, jak to jest, że tak powiem, szybkie, proste i intuicyjne. Szukam tej domeny. O, tutaj właśnie mamy ten paseczek postępu. Tak jak mówię, ramy czasowe tego webinaru nie pozwalają na stworzenie tego sklepu krok po kroku, dlatego odsyłam na kanał CyberFox, gdzie miałem przyjemność nagrania 6-odcinkowej serii, gdzie pokazuję, jak krok po kroku właśnie zrobić sklep internetowy na WordPress WooCommerce oraz pokazuję właśnie, jak go też zoptymalizować pod SEO, tak aby on się pozycjonował, oraz masę innych właśnie darmowych narzędzi zwiększających konwersję sprzedaży w waszych sklepach na WordPress WooCommerce. A jeśli ktoś jest zainteresowany jeszcze bardziej poszerzeniem swojej wiedzy, to tutaj Adriana poda link do mojej strony eakademia.online, gdzie jest mój kurs WordPress do nabycia. I tutaj właśnie mamy zainstalowaną. Już instalację WordPressa, jak widzieliście, zajęło to dosłownie minutkę. Mamy nazwę domeny i mamy też właśnie link do panelu logowania do kokpitu naszego WordPressa, a tak właśnie wygląda kokpit WordPress, świeżo zainstalowany kokpit WordPress. I teraz Wam powiem, jaki jest taki najszybszy sposób na uruchomienie
witryny w oparciu właśnie o WordPress, WooCommerce. Tak jak Artur wspomniał, najważniejszy w tej całej zabawie e-commerce'owej jest marketing. Dlatego ja widzę te błędy początkujące, którzy zbyt długo czasu poświęcają na szukanie tej odpowiedniej platformy, inwestują pieniądze w płatne platformy typu RedCard, zamiast skupić się właśnie na swojej ofercie, na swojej unikalności marketingowej, na rozwinięciu tego sklepu, na pomysł na ten sklep, jak go promować. Dlatego uważam, że oprogramowanie powinniście wybrać tam takie, gdzie jest najmniejszy próg wejścia, właśnie dlatego ze swojej strony rekomenduję oprogramowanie WordPress WooCommerce, które jest darmowe. Podobnie z osobami, które już zdecydowały się na WordPressa i na WooCommerce, szukają oni motywów WordPressa płatnych, a tak naprawdę powinniście spróbować, że tak powiem, zabawy w cały ten e-commerce na WordPressie na motywach darmowych, zwłaszcza że motywy darmowe najczęściej mają swoje rozszerzenia do wersji premium, dlatego można sobie popróbować tych darmowych motywów, można później ewentualnie kupić wersję premium, jeśli jakieś tam funkcjonalności Wam w tych darmowych motywach brakuje. Nie ma też problemu, żeby przejść płynnie, niemalże płynnie z jednego motywu na drugi w trakcie już właśnie tworzenia strony internetowej. I teraz Wam pokażę dwa takie motywy, które tutaj polecam, zwłaszcza osobom początkującym. Kto jest subskrybentem mojego kanału, to wie, że tak powiem, jestem orędownikiem właśnie tych dwóch motywów. Są to motywy darmowe, jednak mają też właśnie rozszerzenie do wersji Pro. I pierwszym tutaj takim motywem, który chciałbym Wam pokazać, jest motyw Astra, a drugi motyw to motyw Woostify. Motyw Astra jest motywem dość uniwersalnym, na podstawie którego można stworzyć zarówno sklep internetowy, jak i blog, jak i stronę firmową. Natomiast motyw Woostify jest to dość, powiedzmy, świeży motyw i on jest dedykowany konkretnie właśnie pod budowę sklepów internetowych. Oba te motywy mają takie dwa, powiedzmy, najważniejsze plusy, które są bardzo ważne właśnie pod kątem osób początkujących. Pierwszy plus to jest taki, że możecie, decydując się na jeden z tych dwóch motywów, możecie tak naprawdę w ciągu 10 minut zaimportować gotowy szablon sklepu i potem tylko podmienić swoją treść, podmienić zdjęcia, swoje produkty, swoje zakładki, tak? Import, tak jak mówię, trwa 10 minut, ja za chwilę pokażę taką właśnie świeżo zaimportowaną stronę. Tutaj mamy dużo tych templatek, tych szablonów właśnie do zaimportowania i tutaj mamy takie, powiedzmy, dwa darmowe szablony WooCommerce. Kliknę sobie na ten drugi, który właśnie ja za chwilę pokażę Wam, jak go zaimportowałem. I import takiego, tak jak mówiłem, szablonu trwa dosłownie chwilkę. Później zostaje nam tylko edycja, czyli ten naprawdę próg wejścia, też zwłaszcza czasowy, że nie musicie ślęczyć nad tymi miesiącami, jest naprawdę trwa dosłownie kilka dni do kilku tygodni, tak? Import takiego szablonu potrwa 10 minut, dostosowanie go od kilku dni do kilku tygodni i już możecie uruchomić swoją sprzedaż. Tak jak wspomniałem, proponuję wybrać między dwoma na początek takimi fajnymi motywami dla początkujących. Pierwszy to motyw właśnie Astra, a drugi Woostify. I tak jak mówiłem, oba te motywy oferują nam gotowe strony demo, które możemy sobie zaimportować na naszą domenę, co potrwa od 5 do 10 minut i potem nasz sklep właśnie dostosować. Oba te motywy mają też jedną dużą zaletę, ponieważ oba są zrobione w oparciu o edytor do budowy edycji stron internetowych, czyli Elementor, czyli najpopularniejszy taki edytor właśnie do edytowania na zasadzie drag and drop, czyli złap i upuść stron internetowych. Pokażę właśnie, jak to wygląda w praktyce. Tutaj właśnie widzimy okno edycji danej zakładki internetowej właśnie przy pomocy wtyczki Elementor. Po lewej stronie mamy okno Elementora, gdzie mamy różne elementy, które możemy nanosić na naszą stronę internetową przy pomocy właśnie złap i upuść, czyli łapiemy lewym przyciskiem myszy, przenosimy w dane miejsce na stronie internetowej i edytujemy. Tych elementów jest bardzo dużo, też do samego Elementora powstało pewnie kilkanaście wtyczek z różnymi dodatkami oraz gotowymi też schematami, z których możemy korzystać.
wersji takiej podstawowej mamy tu takie różne takie podstawowe elementy, jak właśnie teksty, nagłówki, obrazy, filmy, przyciski, mapy, Google, ikony. Sam Elementor oczywiście też występuje w wersji Pro, jednak ja zawsze apeluję na początku nie wchodzić w ten próg wejścia, nie inwestować w wersję Pro, najpierw sobie przetestować, czy to jest dla ciebie, bo to jest ważne, tak, aby po prostu to czuć. A jeśli mamy taką opcję właśnie budowy sklepu bez inwestycji, mamy tę możliwość przetestowania też właśnie edytora, bo w samym WordPressie tych edytorów jest kilkanaście i niektóre są naprawdę toporne i mało intuicyjne w tworzeniu stron i sklepów internetowych. I niektórzy właśnie przy budowie motywu kierują się kwestią wizualną, a nie patrzą później, jak będą ten motyw edytować. A okazuje się, że dany motyw jest dość siermiężny, zrobiony na edytorze, który jest nieintuicyjny i później ta edycja nastręcza problemów. Dlatego warto sobie przetestować. Jeśli nam się podoba, można wtedy kupić dodatkowe, że tak powiem, bajery z wersji Pro. Także sama edycja strony internetowej w oparciu o Elementor jest bardzo prosta i te dwa motywy, czyli motyw Woostify oraz motyw Astra, właśnie taką opcję nam tutaj dają. Co jeszcze samego WordPressa i WooCommerce na początku zapomniałem powiedzieć, to sam WordPress daje możliwość integracji z różnymi systemami, na przykład sprzedażowo-magazynowymi. Także jeśli macie program magazynowo-sprzedażowy, powiedzmy Fakturownia czy WFMag, akurat te podałem, bo wiem, że mają właśnie integrację z WooCommerce'em, to możecie spiąć stany z waszego sklepu stacjonarnego ze stanami z waszym sklepem online i możecie zautomatyzować ten sprzedaż, tak? Także tu będą wam stany schodziły w sklepie online, jak i offline w momencie zakupu. Podobnie jest z integracją z płatnościami, tak? Możemy spiąć popularne wtyczki typu Przelew24, Transferuj, PayPal. Możemy też na przykład do WooCommerce'a zaimportować produkty. Jeśli mamy produkty w pliku na przykład XML, możemy go, że tak powiem, zastać do naszego sklepu i zaimportować. Jeśli na przykład tych produktów mamy kilkanaście, nawet tysięcy, więc ciężko je nanosić z palca. Jeśli mamy je w pliku, możemy je z łatwością zaimportować. Teraz przejdę do kokpitu WordPressa. I tak jak mówię, import takiej strony zajmuje nam 10 minut. Możemy oczywiście zrobić to na piechotę, tworzyć taki sklep internetowy, instalować wtyczka po wtyczce. Jednakże jeśli wybierzemy tę drogę taką na skróty, zainstalujemy taki gotowy szablon, to cały ten system tej instalacji szablonu demo zainstaluje nam też właśnie dodatkowe wtyczki, które będą niezbędne i potrzebne przy budowie takiego sklepu internetowego, jak choćby właśnie wtyczka do tworzenia formularzy kontaktowych. Tutaj ja już sobie zainstalowałem właśnie taką czystą instalację tego motywu Astra. Później oczywiście damy też linki właśnie do tych motywów, gdzie możecie sobie zobaczyć te strony startowe wszystkie, jakie są tutaj dostępne. I tak właśnie wygląda kokpit, jeśli chodzi o świeżo zainstalowany WordPress, właśnie z tym szablonem, z tymi kwiatuszkami. Już wracamy. I tutaj mamy właśnie taką sekcję WooCommerce. I tutaj pokażę wam właśnie główne ustawienia w sklepie, jeśli chodzi o sklep na WooCommerce. Wchodzimy sobie w zakładkę WooCommerce, następnie ustawienia i tutaj mamy kilka takich właśnie podzakładek, które należy po prostu uzupełnić, tak? W adresie oczywiście uzupełniamy adres naszego sklepu, wybieramy kraj, tutaj wybieramy lokalizację sprzedaży, czy chcemy sprzedawać do wszystkich krajów, czy ograniczyć się tylko do konkretnych. Dalej możemy też wybrać walutę oraz czy znak tej waluty ma być po lewej stronie, czy po prawej stronie wartości danej ceny. Dalej możemy też włączyć na przykład używanie kuponów, tak? Co jest bardzo popularne na przykład w różnych sezonach, na przykład przy okazji walentynek możemy stworzyć specjalne kody rabatowe. Co ważne, WooCommerce też oferuje możliwość sprzedaży zarówno produktów fizycznych, jak i produktów powiedzmy wirtualnych, czyli kursów online czy różnych e-booków, ale też możemy sprzedawać na przykład produkty afiliacyjne, czyli ktoś, jeśli kliknie przycisk dodaj do koszyka, to zostanie przekierowany na przykład na inny sklep internetowy, z którego prowadzicie właśnie tą sprzedaż afiliacyjną. Także tutaj mamy te ustawienia główne, następnie przechodzimy do ustawień
produktu. I tutaj po zainstalowaniu tego świeżego szablonu już mamy stronę sklepu z automatu ustawioną. Tutaj możemy sobie ustawić jednostki wagi, jednostki wymiarów. Możemy włączyć lub wyłączyć opinię o produktach. Jeśli wyłączymy opinię o produktach, to na przykład nie będziemy mieli takich oto tutaj gwiazdek przy miniaturach na stronie naszego sklepu internetowego. Dalej przejdziemy sobie do opcji wysyłki. I tutaj możemy zdefiniować strefy wysyłek w zależności od tego, czy chcemy wysyłać nasze produkty tylko w naszym kraju, czy też na cały świat. Możemy zdefiniować stawki przede wszystkim właśnie wysyłek w zależności od strefy, ale też na przykład WooCommerce pozwala nam na prowadzenie sprzedaży tylko na określonych kodach pocztowych. Na przykład jeśli prowadzimy na przykład na terenie naszego powiatu tylko sprzedaż, na przykład nie prowadzimy ciastkarni i wiadomo, dalej nie będziemy jeździć z tymi produktami, to możemy ograniczyć się tylko do danego kodu. Dalej mamy opcję płatności i tutaj, że tak powiem, opcjami domyślnymi są te trzy opcje, czy cztery opcje, przepraszam, czyli przelew bankowy, płatność czekiem za pobraniem oraz PayPal. No płatność czekiem to tutaj pominę, bo jeszcze powiem szczerze, nie spotkałem się w żadnym sklepie internetowym, natomiast wybierając przelew bankowy mamy tutaj właśnie opcję tego analogowego, że tak powiem, dokonania przelewu przy zakupie, czyli w momencie dodania produktu do koszyka, przejścia przez ten cały proces zamówienia. Na koniec dostajemy właśnie informację na naszym ekranie z numerem rachunku, z numerem zamówienia i możemy dokonać tego tradycyjnego przelewu za produkt. Dalej mamy opcję za pobraniem, czyli właśnie z płatnością przy pobraniu i PayPal. Każdą z tych opcji płatności możemy sobie tutaj edytować, klikając ten przycisk zarządzaj i klikniemy sobie na przykład właśnie przy tym przelewie bankowym w sekcję zarządzaj i tutaj możemy właśnie wkleić numer konta, nazwę naszego konta, tą ikonką sobie wychodzimy. Podobnie jest z PayPalem, klikamy zarządzaj. W PayPalu wystarczy właśnie podać adres mailowy, pod jaki mamy właśnie przy założeniu konta na PayPal skorelowany właśnie z naszym profilem na PayPalu. Jeśli byście chcieli na przykład dodać szybkie płatności online, bramkę płatności online, na przykład przelew 24, czy transferuj, czy payu, to już należy właśnie zarejestrować się na stronie danego operatora, na przykład przelew 24, zgłosić tam swój sklep i poddać się tak zwanej weryfikacji. I weryfikacja ta właśnie polega głównie na tym, że prześwietlany jest wasz regulamin waszego sklepu, czy wszystkie wymagane, że tak powiem, punkty w tym regulaminie są spełnione, tak jak właśnie reklamacje, czas wysyłki, sposób wysyłki i taka weryfikacja trwa przeważnie do 3 dni. Jeśli czegoś w tym regulaminie brakuje, to każdy operator wam o tym napisze, uzupełniacie, dostajecie zgodę, tworzony jest wasz profil u takiego operatora i wystarczy zainstalować wtyczkę i w danych wtyczki właśnie na przykład z przelew 24 wkleić ID swojego sklepu oraz taki 16-cyfrowy klucz i możecie już przyjmować płatności na przykład blikiem czy szybkimi płatnościami online oraz kartami Mastercard i Visa. Dalej tutaj w ustawieniach głównych WooCommerce'a mamy pod zakładkę konta oraz prywatność i tutaj w zależności od, że tak powiem, waszego widzimisię możecie tutaj spersonalizować te ustawienia, bo tutaj na przykład jest taka opcja pozwól kupującym na składanie zamówień bez konta użytkownika. Jeśli na przykład chcecie, aby rejestracja w waszym sklepie internetowym była wymogiem i bez tego nie można było kupić, no to wiadomo, tego checkboxa należy odhaczyć. Tutaj mamy też kilka właśnie fajnych opcji innych do zaznaczenia, na przykład możemy pozwolić kupującym na tworzenie konta podczas składania zamówienia, możemy pozwolić klientom na tworzenie kont na stronie moje konto. Dalej mamy zakładkę e-maile, wyjdziemy sobie z tego, mamy zakładkę e-maile i w zakładce e-maile zarządzamy powiadomieniami, które są wysyłane niejako z automatu w momencie zakupu w waszym sklepie na WordPress WooCommerce, zarówno tych powiadomień do was jako do administratora danego sklepu, jak i danego klienta. I tutaj właśnie w tej kolumnie odbiorcy mamy podzielone te maile, które są wysyłane do nas jako do administratorów oraz te maile, które są wysyłane do klienta, tak? Czyli na przykład powiadomienie o zamówieniu w trakcie realizacji,
powiadomienie o zrealizowanym zamówieniu, czy też o zamówieniu nieudanym. Każdy z tych powiadomień oczywiście możemy sobie edytować, możemy je także dezaktywować, jeśli nie chcemy, aby dane powiadomienie przychodziło nam na adres mailowy, klikając po prostu tutaj w zakładeczkę zarządzaj. Dalej bardzo ważna też tutaj rzecz, którą należy zrobić w funkcji zaawansowanych, to tak jak wspomniałem o tym regulaminie. Żadna bramka płatności nie wyda Wam zgody na instalację modułu do przyjmowania szybkich płatności, jeśli nie będziecie mieli regulaminu strony. Regulamin strony najlepiej napisać z prawnikiem, utworzyć taką stronę z regulaminem, wchodząc właśnie sobie tutaj w zakładkę strony, dodaj nową i później, mając już tą zakładkę regulaminu stworzoną, należy tutaj właśnie tą zakładkę regulaminu wybrać z tych dostępnych naszych stron, które stworzyliśmy, wybrać zakładkę regulaminu i po wszystkim oczywiście zapisać wszelkie zmiany. Sam system WooCommerce jest bardzo prosty dla nas, jako dla administratorów danego sklepu internetowego. Wszystkie zamówienia wpadają właśnie tutaj do zakładki zamówienia. Tutaj w moim sklepie jest akurat pusto. Mamy też zakładkę marketing, gdzie możemy właśnie tworzyć kupony, oraz mamy zakładkę statystyki, gdzie możemy przeglądać statystyki sprzedaży w danych okresach czasowych oraz zwrócić uwagę na te produkty, które najczęściej są wybierane przez naszych klientów, a te, które nie są, tak? Co do samych produktów, tak jak mówiłem, importując taki szablon gotowy, zaimportują też nam się gotowe produkty. I tutaj właśnie mamy taką zakładeczkę produkty, wszystkie produkty i te wszystkie kwiatki z tego gotowego szablonu tutaj również mi się zaimportowały, jest ich dokładnie 12, mogę je wszystkie oczywiście usunąć, zaznaczając tutaj tym takim, że tak powiem, masowym checkboxem, klikając przenieść do kosza, ale też mogę na podstawie na przykład jednego produktu, w oparciu o ten jeden produkt, po prostu zedytować go na swój produkt, bo to też widać wtedy, co w którym miejscu jest, tak? Zaraz za chwilę Wam pokażę, właśnie tak wygląda okno edycji danego produktu na sklepie internetowym WordPress WooCommerce. Tutaj mamy nazwę produktu, dalej mamy bezpośredni odnośnik, czyli link bezpośredni do danego produktu i tutaj możemy sobie na przykład zmienić tę nazwę, wpiszemy sobie przykładowy produkt, możemy sobie to skopiować, wkleić właśnie tutaj do tej końcóweczki, kliknąć OK i już mamy bezpośredni link właśnie zmieniony. Teraz pokażę, jak wygląda strona produktu właśnie w takim sklepie internetowym w oparciu o motyw Astra. Mamy tutaj, tak, że tak powiem, taki tradycyjny podział, czyli mamy zdjęcie, mamy okruszki, mamy nazwę produktu, cenę, krótki opis, dodaj do koszyka oraz kategorię, a niżej mamy opis długi. I tak tutaj właśnie będąc w tym oknie edycji dodawania produktu, tutaj w tym pierwszym okienku wpiszemy opis długi, czyli ten, który wyświetla się tutaj. Następnie tutaj przejdziemy, mamy takie właśnie ustawienia produktu. Tutaj wybieramy sobie cenę. Tu mamy opis krótki. Tutaj ustawiamy po prawej stronie obrazek produktu. Możemy oczywiście dodać więcej zdjęć produktu, klikając po prostu tę opcję dodaj galerię produktu i możemy wybrać z dysku naszego komputera zdjęcia naszego produktu. Możemy oczywiście wybrać też kategorie. Tutaj także zaimportowały nam się gotowe kategorie tych produktów, które oczywiście możemy zmienić, tak? Możemy usunąć te kategorie, za chwilę pokażę, gdzie to się robi, ale dodać kategorie możemy również z tego poziomu. Wybierzemy sobie na przykład kategorię kwiatki, klikamy dodaj nową i już produkt wylądował w kategorii kwiatki. I tak, tutaj mamy opcję produktu i domyślnie mamy dane produktu jako prosty produkt, czyli bez wariantów. Możemy oczywiście wybrać produkt z wariantami. Produkt z wariantami to na przykład buty i mamy tutaj różne warianty, na przykład w rozmiarze 41, 42 czy 43. Możemy też właśnie, tak jak mówiłem, stworzyć produkt afiliacyjny, jeśli na przykład chcemy sprzedawać czyjeś produkty i na tym zarabiać, to tutaj możemy wkleić adres do produktu w tym sklepie, który właśnie z którego będziemy prowadzić tę afiliację i dalej mamy właśnie też produkt
z wariantami. Tutaj mi się rozwinęło. I tutaj możemy właśnie stworzyć tak zwane atrybuty, czyli na przykład w przypadku butów stworzymy sobie rozmiary, tak? I to będzie na przykład, tutaj sobie klikniemy rozmiar i wybierzemy tak 41 rozmiar, spacja i ważne, aby postawić taką tą pionową kreseczkę i 42. Następnie zaznaczamy zapisz atrybuty. Momencik, tutaj nie zaznaczyłem jeszcze dla wariantów tego checkboxa. Klikamy zapisz atrybuty, wchodzimy sobie w warianty. Dodaj warianty i klikamy utwórz warianty ze wszystkich atrybutów, czyli z tych atrybutów, które utworzyłem, na przykład te rozmiary butów. Klikamy OK. I tutaj możemy też ceny ustalać, na przykład dla, na przykład buty 41 mogą być tańsze, bo na przykład jest to mniej popularny rozmiar, a te będą na przykład droższe. Po wszystkim oczywiście sobie zapisujemy zmiany, klikając tutaj zaktualizuj. To wszystko no, pokazuje dość tak skrótowo, oczywiście jeśli chcecie więcej informacji, jak zbudować sklep krok po kroku, to odsyłam właśnie na kanał CyberFox, gdzie jest ta seria 6-odcinkowa, gdzie pokazujemy właśnie jak budować sklep internetowy o WordPress WooCommerce. Zapraszam również właśnie na mój kanał, gdzie nagrałem ponad 200 filmów na temat tworzenia stron internetowych i sklepów internetowych w oparciu o WordPressa. Podejrzymy sobie teraz nasz produkt, klikamy podejrzyj zmiany. I tutaj jak widzicie właśnie doszła ta opcja wariantów. Możemy sobie wybrać rozmiar, czy to będzie 41 na przykład, czy też 42. Także tak to wygląda, jeśli chodzi z mojej strony o tworzenie stron internetowych w oparciu o WordPressa, WooCommerce. Zachęcam Was teraz do zadawania pytań. Mamy jeszcze chwilkę, także słucham. Co się też tyczy właśnie tego mojego kursu, o którym wspomniałem, to na stronie eakademia.online macie właśnie moje kursy. Jest tutaj między innymi właśnie kurs WordPress i przygotowałem dla Was kod rabatowy o treści promo. Także kto chce, proszę bardzo skorzystać, a teraz cały Wasz do usług. Czekamy. Pojawiły się takie pytania w trakcie Twojego wystąpienia. Na przykład, czy motyw Astra nie umieszcza przycisków, których nie da się usunąć? Nie. Jest w pełni edytowalny. Jeszcze zależy, gdzie te przyciski, Ada, o które przyciski nam chodzi. No bo przyciski generalnie możemy dodawać, że tak powiem, dodawać, odejmować w edytorze Elementor, natomiast pewne przyciski, jak na przykład właśnie dodaj do koszyka, również możemy usuwać, dodawać, to nie ma problemu. Także jest w pełni elastyczny. Okej. Okay. Kolejne pytanie to, czy można kasować koszyki na przykład w pizzerii? To znaczy, jak kasować koszyki? Nie wiem, czy można by było doprecyzować to pytanie. To znaczy, jest taka wtyczka. Chodzi o to, żeby po prostu kasować sobie te zamówienia, które już zostały zrealizowane. Tak, oczywiście. Znaczy, tak. Bo też jest taka wtyczka, jak już wspomnieliśmy o tej koszykach. Ja mam doprecyzowanie, chodzi o zakończony na przykład dzień, żeby skasować sobie te koszyki. Jasne, wchodzimy sobie tutaj w zakładeczkę, poczekajcie chwilkę, wejdę, WooCommerce, zamówienia i tam, jeśli te zamówienia już będą właśnie w tej zakładce zamówienia, tam możemy odklikać te zamówienia, które są już zrealizowane, możemy też je, tak jak produkty, zaznaczyć checkboxem i po prostu przenieść do kosza. Także tego nie będzie. Też jeśli wspomnieliście o tych koszykach, to jest też taka fajna opcja, taka wtyczka Direct Checkout. Jeśli na przykład sprzedajecie jeden produkt i chcecie, aby po dodaniu do koszyka od razu przejść do zamówienia, to właśnie po instalacji tej wtyczki zostaniecie od razu przekierowani, omijając stronę koszyka i skracając niejako ten dystans, właśnie tą ścieżkę zakupową, co też jest ważne, tak? Sklep ma być wszystkim funkcjonalny. Ta ścieżka od punktu A, czyli od wejścia do waszego sklepu do punktu B, czyli sprzedaży, ma być jak najkrótsza i jak najbardziej intuicyjna. Okej. Okay. Jaką polecasz wtyczkę do importu produktów?
WP All Import. Poczekajcie. Wiesz co? Nie chcę teraz lapsusa popełnić. Ja nagrałem film o tej wtyczce. Okay. Może uda mi się nawet znaleźć na swoim kanale tak szybko. To wkleimy za chwilę link. Poczekaj chwilę, Ada. Tak, mam tutaj tą właśnie wtyczkę. Klikamy udostępnij. Już daję link właśnie do tego filmu, gdzie jest pokazany właśnie ten import z pliku. Okej, super. Jeszcze było pytanie. A, do kiedy będzie twój kod ważny, robotowy? Do dzisiaj, do 23.59. Nie, to jest dużo czasu. Okej. Jeszcze tutaj mamy pytanie do Artura, do jego części. Artur, jesteś z nami? Jesteś. Tak. Chodzi o otworzenie, o wybranie domeny, na przykład z usługami fotograficznymi. Czy lepiej to zrobić jako imię i nazwisko.pl, czy jako marka, czyli fotografia.pl? To już częściowo Darek odpowiedział na to pytanie, ale może poznamy też twoje zdanie na ten temat. Wszystko zależy od właśnie od tej analizy marketingowej, nie? Od tego, jak bardzo osobistą markę chcesz budować. Jeśli to jest usługa wykonywana osobiście i działalność fotograficzna jest przykładem usług wykonywanych osobiście, gdzie chcesz pokazać jakby swój indywidualny styl fotografii, to przedstawiasz to jako taką istotną wartość, która odróżnia twój biznes fotograficzny od konkurentów, to radziłbym postawić na markę osobistą i w domenie wykorzystać imię i nazwisko. Wielu fotografów robi właśnie w ten sposób. Ale jeżeli twój biznes ma inny charakter, jest związany z fotografią, ale możemy sobie wyobrazić, że ma charakter mniej osobisty, a bardziej taki, no nazwijmy to, zasięgowy. Na przykład prowadzisz, nie wiem, sieć fotograficzną związaną, nie wiem, z jakichś automatów do wywoływania zdjęć. Nie? Takie budki, że sobie wkłada kartę pamięci albo wysyła zdjęcie i wychodzi wyprintowana odbitka. No jest to działalność związana z fotografią. Albo jeżeli masz taką powtarzalną fotografię, na przykład fotografię produktową do sklepów internetowych, gdzie jest to bardziej rzemiosło niż sztuka, nie? Bo to jest taka trochę dyskretna różnica pomiędzy fotografią nieco bardziej artystyczną, taką, gdzie wkładasz takie bardziej dusze, gdzie ta relacja z drugim człowiekiem jest ważniejsza. Na przykład fotografia komunijna, ślubna, ciążowa, noworodkowa i tak dalej, to tam wydaje mi się, że raczej ta marka osobista, czyli imię, nazwisko. Natomiast tam, gdzie mówimy o nie tyle o tej relacji takiej do człowieka, to tylko bardziej o rzemiośle i o tym, żeby to były świetnie wykonane technicznie zdjęcia, na przykład o charakterze reklamowym, fotografia motoryzacyjna, fotografia żywności, fotografia produktów do sklepów internetowych, tego typu rzeczy, gdzie ten charakter ludzki nie jest tak bardzo ważny, no to może się okazać, że właśnie taka nazwa generyczna albo jakaś tam inna, ale niekoniecznie tak bardzo przywiązana do konkretnego artysty, bo tu nie chodzi o artystę, tylko bardziej o powtarzalny proces, nie? O to, że jak ja mam duży sklep internetowy, idę do takiej firmy fotograficznej, to mnie nie obchodzi, czy 5 czy 10 fotografów tam pracuje i tak naprawdę mało mnie obchodzi, kto tam naciska spust migawki. Ja na końcu chcę mieć super wyglądające zdjęcia produktów do sklepu. I to jest trochę inny rodzaj fotografii niż ta fotografia ślubna, komunijna czy noworodkowa, nie? Więc trochę to zależy od rodzaju fotografii, tak bym w tą stronę chyba myślał w marketingu. I na tej podstawie bym decydował o tym, jaki rodzaj domeny należałoby tutaj wybrać. A skoro już mam głos, to pozwolę sobie odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie, które się tutaj nam przewinęło. I to pytanie, czekajcie, to było pytanie od Agnieszki. Ono dotyczyło tutaj takiej formalnej strony prowadzenia sklepu internetowego. Czyli czy muszę mieć regulamin, czy muszę mieć politykę prywatności, jakąś dokumentację związaną z RODO i tak dalej. Słuchajcie, generalnie oczywiście, że trzeba zadbać sobie o tą stronę formalną. Ten webinar nie jest temu poświęcony, ale dwa słowa tylko na ten temat. Chciałbym was przede wszystkim odnieść do
z bardzo fajnego odcinka podcastu Maćka Kuchnika. Maciek jest dzisiaj tutaj na sali, jeśli jeszcze wytrzymał do tej godziny. Maciek Kuchnik jest u nas, jest autorem podcastu Rób WordPressa i był tam z Iloną Przetarczynk bardzo fajny artykuł, przepraszam, odcinek tego podcastu dotyczący właśnie tych prawnych aspektów związanych z funkcjonowaniem stron internetowych. Maćku, o, fajnie, że jesteś, jakbyś mógł tutaj na czacie wrzucić na przykład linka do tego odcinka, bo ja pamiętam, że z Iloną miałeś taki odcinek właśnie o tych prawnych aspektach, więc to wam bardzo polecam. To, co wam jeszcze bardzo polecam w tym obszarze, to jest narzędzie do generowania polityki prywatności. Mimo że polityka prywatności nie jest wprost wymagana żadnym przepisem, to przepisy po prostu wymagają od nas jako właścicieli stron informowania klientów czy użytkowników tych stron o wielu aspektach, chociażby o ciasteczkach. To wynika z przepisów prawa telekomunikacyjnego i zwyczajnie najwygodniej jest umieścić te informacje właśnie w polityce prywatności i stąd się przyjęło ta polityka prywatności, chociaż to pojęcie de facto w żadnym przepisie nie występuje w naszym kraju, no ale po prostu naturalnie jest to najwygodniejsze miejsce, gdzie tą informację należy umieścić, takie najbardziej naturalne. Następnie mamy, czyli jeśli chodzi o politykę prywatności, to ona powinna zawierać te informacje związane z obsługą ciasteczek i fajnie jakby zawierała też te informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych i tu możecie skorzystać na naszej stronie cyberfolk.pl, mamy linka, o dzięki Maćku za linka do tego odcinka podcastu i tutaj też Adrianna wam wkleiła i ja wcześniej wklejałem do generatora polityki prywatności i to jest taki bezpłatne narzędzie na naszej stronie, w którym pomagamy po prostu młodym przedsiębiorcom spełnić ten obowiązek i możecie sobie tam wypełnić po prostu prosty formularz i taki wzorzec tej polityki wygeneruje się dla was zupełnie bezpłatnie. Jednak pamiętajcie, że to jest tylko wzorzec, który uwzględnia no, takie powtarzalne schematy i trzeba go jednak przeczytać, zastanowić się, czy on na pewno uwzględnia wszystko to, co wy z tymi danymi robicie, no bo on nie jest w stanie jakby wszystkich obszarów, na których wy, nie wiem, te dane osobowe przetwarzacie, komu je udostępniacie, no nie jest w stanie przewidzieć jakby wszystkich opcji, czy każdego dowolnego oprogramowania, z którego skorzystacie, które mogłoby tutaj być brane pod uwagę, więc trzeba to sobie jeszcze ręcznie przeczytać i upewnić się, czy tam nie brakuje czegoś, co wy wiecie, że z danymi po prostu robicie, że na przykład zamówienie trafia, załóżmy, do firmy, która zajmuje się, nie wiem, tylko i wyłącznie przygotowaniem paczki i naklejeniem naklejki. Więc siłą rzeczy ta firma musi mieć wiedzę o danych teleadresowych odbiorcy, nie? Więc trzeba takiej firmie to przekazać. Więc jeśli macie tego typu proces, no to po prostu ręcznie sobie musicie tam uwzględnić to w tej polityce. Także zachęcam do tego. No i oczywiście regulaminy, to już Darek też powiedział, że regulamin też trzeba mieć. Ten regulamin będzie wymagany chociażby przy bramkach płatniczych. Jeśli było też pytanie tutaj, jakie bramki polecacie, jakich operatorów, jeśli chodzi o płatności. Słuchajcie, na naszym blogu, jak wpiszecie ranking operatorów płatności czy porównanie, już nie pamiętam dokładnie, ale jest na pewno artykuł zestawiający różnych operatorów i warunki. Ja na przykład TPay'a bardzo osobiście lubię, jakoś tak do mnie TPay przemawia, fajnie mi się z niego korzysta, ale to jest taka, wiecie, no, taka personalna sympatia może, że jakiś taki ma, nie wiem, dla mnie fajnie to jest zrobiony operator, ale każdy sobie dobiera po prostu go pod siebie. Można powiedzieć, że jeśli wybieracie któregoś z tych wiarygodnych operatorów typu właśnie TPay, DotPay czy PayU, czy przelewy 24, no tak naprawdę wiecie, no nie ma to może aż takiego dużego znaczenia dla końcowego użytkownika, ale może mieć znaczenie dla was. Zwróćcie uwagę na oczywiste rzeczy, jak poziom prowizji pobieranej przez operatora oraz zwróćcie uwagę na pewne dodatkowe elementy, na przykład obsługę zwrotów, bo może się okazać, że przy obsłudze chargebacków czy zwrotów tacy operatorzy pobierają większe bądź mniejsze prowizje, także po prostu zapoznajcie się dokładnie z tymi cennikami, bo wiadomo, w największym stopniu chodzi o prowizję po prostu, którą płacicie za każdą transakcję, no i każdy sobie pewnie się tym w znacznym stopniu kieruje, nie? Natomiast pamiętajcie, że poza tą prowizją mogą występować jeszcze dodatkowe elementy, o których się nie myśli, ale
w niektórych branżach mogą mieć duże znaczenie, bo w branży odzieżowej tych zwrotów jest na przykład dosyć dużo, no bo po prostu nie pasują na kogoś te ubrania, no więc jest ich, podejrzewam, więcej niż w branży, nie wiem, elektronicznej. Także dla niektórych branż te, chociażby ta obsługa zwrotów może być jakimś tam istotnym kryterium, więc weźcie to po prostu pod uwagę. No dobra. Dzięki, Artur. Dziękuję, Darku. Dziękuję Wam. Cieszę się, że byliście bardzo aktywni. I jeszcze na koniec nasz kod sklep 30 to jest 30% zniżki na każdy hosting WordPress. Tutaj Wam wkleiłam właśnie link i na kurs Darka o treści promo minus 50 zł, Darek? Tak no, jest. Nasz kod jest ważny do końca czerwca. Więc tam jeszcze tak? Sebie obiecałem odpowiedź, także żeby okay. Może zakończyć. Seba pytał, jak zamieszczać filmy wideo, żeby dostęp miały do nich tylko osoby, które wykupią abonament. Jest taka wtyczka Memberships, która właśnie daje dostęp do treści na podstawie abonamentu. I jeszcze wspomnę o swoim takim case'ie, gdzie swój kurs kiedyś sprzedawałem na takiej zasadzie, że zrobiłem zakładkę na mojej stronie, która była ohasłowana, czyli ktoś kupił mój kurs WooCommerce z automatu, jeśli płatność weszła na moje konto, wysyłał link z hasłem do tej zakładki i tam były właśnie te filmy, które hostowałem jako niepubliczne na YouTubie, czyli tylko miały dostęp do nich te osoby, które były na tej zakładce. Można też hostować na Vimeo. A jeśli ktoś na przykład chce hostować na YouTubie, ale przeszkadza mu ten brand YouTube'owy zagnieżdżonego filmu, to jest taka wtyczka Presto Player, która troszkę zmienia layout właśnie tego filmu na niebiesko i już to nie przypomina YouTube'a. Także tak to. Super. Jeżeli macie jakieś pytania, znajdźcie nas na mediach społecznościowych albo mail, tutaj wam wklejam relację @cyber.pl. Jesteśmy bardzo towarzyscy, także jak się do nas odezwiecie na LinkedInie, to bardzo chętnie was dodamy do znajomych. Tak? Dokładnie. Jeśli macie pytania, piszcie śmiało. Nie jesteśmy też w stanie dzisiaj na wszystkie pytania odpowiedzieć. Na pewno zajrzyjcie na nasz kanał na YouTubie. Tam mamy całą tą serię, o której mówił Darek, więc to też będzie rozwinięcie tego webinaru dla was. No i widzimy się na następnym webinarze, prawda? Może byśmy coś zrobili o pozycjonowaniu? Może niech dadzą znać. Czy byłoby takie zainteresowanie optymalizacji? Czemu nie? No, możecie nam podpowiedzieć. Zanim wyjdziecie, to w takim razie prośba, dajcie w dwóch słowach znać, co chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. Okej, dzięki, że przyszliście. Było was bardzo miło zobaczyć, usłyszeć, popisać z wami. Do zobaczenia następnym razem i życzymy wam dużo dobrych konwersji. Dokładnie. I tak, dostaniecie powiadomienia o następnych webinarach, bo tu już pojawiają się takie pytania. Si. Trzymajcie się, cześć.